Jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem wierzącym w Boga a tym, który nie wierzy? Czy z czymś wyróżnia się człowiek, który swoje życie prowadzi w zgodzie ze Słowem Bożym? Człowiek, który poświęcił swoje życie Bogu, który oddał siebie w Jego ręce, żywego Boga, który stosuje prawdy zapisane w tej księdze. Czym różni się od człowieka, który nie wierzy w Boga, który nie jest chrześcijaninem? Czy chrześcijanin ma monopol na moralność? Jeśli by zrobić taki ranking 1000 najbardziej moralnych, etycznych osób, byliby tam tylko chrześcijanie? Czy chrześcijanie mają monopol na bycie najlepszymi rodzicami? Znam wielu bardzo dobrych rodziców wierzących. Znam też dobrych rodziców niewierzących. Czy chrześcijanie mają monopol na najlepsze małżeństwa i gwarancję, że małżeństwa chrześcijańskie przetrwają wszystko? Czy najuczciwsi ludzie to tylko chrześcijanie? Czy najbardziej pracowici ludzie to chrześcijanie? Jaka jest różnica? Kim jesteśmy? Co nas wyróżnia na drodze, którą wybraliśmy? Bo słyszeliście już na pewno o tym, że jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący idziemy drogą. Drogą życia. Drogą za Chrystusem, drogą z Chrystusem. Gdzie zmierzamy? Jaki nasz cel? Tak? Dzisiejsze przesłanie będzie bardzo praktyczne. Zatytułowałem je... Nie obraźcie się. Zatytułowałem je wysoko funkcjonujący alkoholik. Zaraz wytłumaczę dlaczego. A będzie oparte na przypowieści, przykładzie, który powiedział Pan Jezus. Otwórzmy go sobie, żebyśmy mieli przed oczami tekst Słowa Bożego. Zapisany jest w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 5. Słowo Pana Jezusa od wiersza 36 do 39. Jest to bardzo krótka przypowieść, podobieństwo Pana Jezusa, w którym są aż trzy przykłady. Pan Jezus mówi o czymś starym i o czymś nowym. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt, napiwszy się mu starego, nie chce od razu młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Pan Jezus podał trzy przykłady o czymś starym i o czymś nowym. I apeluje do zdrowego rozsądku, mówiąc, że nikt tego nie robi. Nikt nie robi czego? Nikt nie łata dziury w starym ubraniu, używając nowego materiału. Bo każdy krawiec wie o tym, że materiał nowy ściągnie
stary i zrobi się większa dziura zamiast żeby ta łata prawdziwie naprawiła to ubranie. Mówi też do tych, którzy zajmują się winem. Oczywiście winem 2000 lat temu, więc sokiem winogronowym, które lało się nowe wino do nowych bukłaków. Ono oczywiście z czasem w tych bukłakach ze skór zwierzęcych, ono mogło z czasem, zwłaszcza na słońcu, nabrać trochę prądu, procentów, stać się starym winem, alkoholowym winem. Ale nie można było takiego wina wlać potem do bukłaków, które się do tego nie nadawały, bo mogły rozsadzić te bukłaki, wylać się i zniszczyć. Więc nikt tego nie robi. Nowe wino do nowych bukłaków, stare w starych, nie zmieniano tego, w czym były przechowywane. A człowiek, który przywykł do picia starego wina, nie chce od razu młodego, bo mówi, że stare jest lepsze. Większość teologów zgadza się, że to podobieństwo Pana Jezusa dotyczy, jest w dwóch kontekstach. Po pierwsze, Pan Jezus mówi w kontekście kultury żydowskiej i oczekiwania na Mesjasza. Innymi słowy, tą przypowieść, to podobieństwo. Pan Jezus wychodzi i mówi, słuchajcie, ja jestem nowym materiałem, ja jestem nowym winem. Ja nie pasuję do waszego starego pojemnika, do waszego starego kawałka ubrania, do waszego starego sposobu myślenia. Jezus nie przyszedł po to, aby być łatą na to, co już było zastane. Jezus mówi, że kiedy my coś musimy zacząć tutaj, to musimy zacząć od podstaw. Nie pasuje do waszego starego sposobu myślenia. Nie pasuje do waszego życia. Musimy wszystko zrobić od nowa. A z drugiej strony, to podobieństwo ma charakter bardzo osobisty. Dotyczy ciebie i mnie. Jeśli Pan Jezus chce coś zrobić w moim i twoim życiu, to również nie pasuje, aby być nawet tą wisienką na torcie, nawet tym najważniejszym elementem naszego życia. On przyszedł, aby nasze życie zmienić od podstaw. Trzydziesty dziewiąty werset pokazuje, że jest to bardzo trudne, może nawet niemożliwe, ponieważ nikt, kto przywykł do tego, co stare, nie chce od razu nowego, bo mówi, stare jest lepsze. Jak wam się podoba taka definicja człowieka wierzącego? Bo Pan Jezus tutaj mówi o człowieku wierzącym. Mówi to w kontekście nie ludzi tego świata, ale ludzi w Kościele. Ludzi, o których powiedział, że przywykli do picia tego, co stare. Do starego wina, czy do alkoholu. Pan Jezus przyszedł do swojego Kościoła, do ludzi, którzy, jeśli chodzi o naukę, są alkoholikami. Myślą po staremu. Powiedział nawet, wielokrotnie mówił, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów. Kwas, ferment w Biblii jest symbolem grzechu. Sfermentowane wino jest symbolem grzechu. A samo wino jest symbolem nauki. Tego, co mamy w głowach, tego, jak myślimy, tego, jak funkcjonujemy. Alkoholizm jest bardzo taką karykaturalną przypadłością. Alkoholika można poznać z daleka bardzo często, prawda? Można poznać po tym, jak w jaki sposób chodzi. Można poznać po tym, jak mówi.
a w takich już zaawansowanych stadiach można nawet poznać go tylko po wyglądzie. Jest wiele innych, ładniejszych grzechów, w cudzysłowie oczywiście mówię, mniej widocznych, mniej wstydliwych, albo tych, o których po prostu nie wiedzą inni. Jednak Biblia używa właśnie alkoholu jako symbolu różnych grzechów. I aby wskazać na taką chyba najważniejszą cechę alkoholu, ale też grzechu, o której mówi ten werset 39, że człowiek, który przywykł do picia starego alkoholowego wina, nie chce nowego, nie chce przestać, bo mówi, że to jest dobre. Co więcej, to jest lepsze niż coś nowego, co mogę mieć w tym życiu. Salomon również pisze w taki sposób o alkoholu. W Przypowieściach w rozdziale 23 jest tam cała przestroga o alkoholu, która kończy się po wymienieniu pewnych złych skutkach. 35 werset 23 rozdziału Przypowieści. I część druga tego wersetu. Salomon pisze tam: jak tylko wytrzeźwieje, znów do niego wrócę. Po wymienieniu pewnych negatywnych skutkach, jak to, że biją, nie boli, opaczne słowa człowiek mówi, wydaje mu się, że jest na okręcie rozbujałym. I po tym wszystkim, gdy tylko wytrzeźwieje, to znów do niego wrócę. Człowiek, który przywykł do picia starego, nie chce od razu nowego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Co jest dobre w tym, co stare? Co jest dobre w alkoholu? Co jest dobre w jakimkolwiek grzechu? Co jest dobre w starym sposobie myślenia, które przecież chcemy jako ludzie wierzący zamienić, w pełni zamienić na to, co nowe, na Chrystusa? To z pewnością jest cecha chrześcijanina. Marzenie i pragnienie czegoś lepszego. Aby zamienić to, co stare, na to, co nowe. Pan Jezus mówi, że nikt, kto przywykł do tego, co stare, nie chce od razu młodego. Kto jak kto, ale Pan Jezus zna ludzką naturę. I zna naturę swoich dzieci. I Zbawiciel, Król, Mesjasz mówi, że człowiek, który urodził się na tym świecie, przywykł do tego, co stare, nie od razu chce nowego. Trzyma się go to stare. Czasem można nawet pomyśleć, że stare jest lepsze. Czy chrześcijanin to nie jest ktoś, kto rzucił to, co stare? Nie wraca już do tego? Nie wspomina tego, co stare, jako lepsze? Na pewno jest to marzeniem, aby tak właśnie było. Ten werset jest bardzo prawdziwy, bardzo tak nasze nogi ugruntowuje na ziemi, byśmy wejrzeli w swój stan, upadły stan, grzeszny stan. Ale jest w nim pewna nadzieja. Bo jest tam słowo nie chcę od razu. A to znaczy, że jest szansa, że jest możliwość, że to jest ta droga, w której człowiek, który przywykł do picia starego, zachce tego, co nowe. Przyzwyczai się do tego, co nowe. Zacznie pragnąć, kochać i używać tylko tego, co nowe. Mowa tutaj jest o pewnym procesie. Droga chrześcijanina to proces. To nie jest zmiana z dnia na dzień.
mimo że często byśmy tak marzyli. Uczniowie Pana Jezusa zostali powołani przez Niego, by pójść za Nim, radykalnie odciąć się od tego, co stare i pójść za Nim, za nowym nauczycielem. I ci uczniowie przez 3,5 roku przebywali z Nim prawie każdego dnia. Można pominąć to, że Pan Jezus musiał powołać ich dwa razy. W Ewangelii Jana na początku czytamy o pierwszym powołaniu, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5 o drugim, ponieważ po czasie się zniechęcili. Kiedy Jana Chrzciciela uwięziono, to postanowili wrócić do rybołówstwa, bo zbyt ryzykowne było w tamtym czasie podążanie za tym nowym nauczycielem. Ale Pan Jezus powołał ich drugi raz. Wysyłał ich na zwiastowanie Ewangelii. Dał im miejsce najlepsze, gdzie mogli Go słuchać, Jego nauczania, kazania na górze, kazania nad jeziorem. Widzieli Jego uzdrowienia. Sami również mogli uzdrawiać. Brali udział w rozmnożeniu chleba. Przebywali z Nim 3,5 roku. A momenty przed końcem tego okresu. Ci ludzie, trzon Bożego Kościoła, idąc drogą, oddalili się od Jezusa, by rozprawiać między sobą, kłócić się o to, kto z nich jest największy. Ambicja, kutliwość, a potem w godzinie próby strach sprawił, że wszyscy oni opuścili Go w ogrodzie Getsemane. Wszyscy się rozbiegli, opuścili, pomimo że chwilę wcześniej zapierali się, że z Nim pójdą i do więzienia, i na śmierć. Ile warte było ich chrześcijaństwo po 3,5-rocznym stażu? Jaka różnica między nimi a innymi Żydami, którzy nie poszli za Jezusem, albo poganami, których pełno było w Cesarstwie Rzymskim? W godzinie próby wszyscy oni Go opuścili. Piotr został nam dany jako przykład, bo był na dziedzińcu, kiedy jego oczy spotkały się z oczami Pana Jezusa, właśnie w momencie, kiedy wyparł się Go publicznie, i to trzykrotnie, po czym zapłakał sam nad sobą bardzo gorzko. Jeśli porzucanie tego, co stare, i przyjmowanie tego, co nowe, jest procesem, to na przykładzie Ewangelii i podążania za Chrystusem uczniów, to nawet ciężko ten proces tam zauważyć. A kiedy tak patrzysz na swoje życie, na różne rzeczy, z którymi ty możesz walczyć, zmagać się, może jakiś grzech, może jakaś słabość charakteru, a może coś, co powinno być, a czego nie ma, jakiś rodzaj owocu. Jak powinno być, żeby było dobrze? Marzymy o zmianie, o całkowitej zmianie. A najczęściej to, co możemy osiągnąć, to właśnie być takim co najwyżej wysoko funkcjonującym alkoholikiem. To jest termin, którego używa się do oczywiście do alkoholika, ale takiego, który swój nałóg ma, ale ten nałóg potrafi na tyle kontrolować, że potrafi pracować, tą pracę utrzymać, potrafi pewne pozory zachować, pomimo problemu, który jątrzy się w jego życiu. Podczas swojej służby trafiam do różnych miejsc. W Starogardzie Gdańskim, gdzie służę, jest dosyć znany na Kociewiu szpital psychiatryczny. Tam kilka razy byłem odwiedzać pewne osoby. I za każdym razem, kiedy moje stopy mijały te mury szpitala, wchodziły na tamten teren i widziałem ludzi, poznawałem też ludzi, którzy tam przebywają z przeróżnymi chorobami, problemami. Działa to na mnie dosyć terapeutycznie. Zastanawiam się, jaka jest różnica między mną a człowiekiem, który z jakichś powodów trafia w takie miejsce.
do szpitala psychiatrycznego. I wiecie, zdałem sobie sprawę, że jedyna tak naprawdę różnica to jest taka, że ja potrafię jeszcze jakoś funkcjonować w społeczeństwie, wykonywać pracę, jakoś kontrolować swoje złe emocje, w ten czy inny sposób zdrowszy czy mniej zdrowy. Tam są osoby, które w pewnym momencie życia albo nie poradziły sobie i poprosiły o pomoc w swojej bezradności, albo osoby, które nie poradziły sobie i pewien incydent sprawił, że ktoś inny musiał ich tam umieścić, żeby pomóc im poradzić sobie z ich problemami. Często jeden gorszy dzień albo natłok pewnych negatywnych rzeczy w życiu dzieli człowieka na zewnątrz od człowieka wewnątrz. Jesteśmy dobrzy w ukrywaniu tego, co nas boli, tego, co jest wielkim problemem. Jest wielkim problemem lub nałogiem. Sieje zniszczenie, ale dopóki możemy jeszcze pracować, mieć w miarę względne takie relacje z innymi, utrzymywać siebie, to jest wszystko w porządku. Nie wiemy, ile problemów, ciężarów, poczucia winy, nałogów noszą na sobie ludzie, których mijamy. Często nie wiemy nawet, jakie problemy dźwiga i nosi na sobie nasz brat czy siostra w jednym kościele. Jakie myśli się pojawiają. Chrześcijanie nie mają monopolu na to, żeby nie zachorować na depresję, by nie mieć myśli samobójczych, czy by nie wpaść w nałóg. Mogą to ukrywać do pewnego momentu, mogą kontrolować, ale Pan Jezus przyszedł nie po to, aby załatać tą największą dziurę w naszym życiu. Nie po to, by jakąś fasadę naszą ulepszyć, byśmy wydawali się ładniejsi czy chociaż troszkę bardziej moralni. On przyszedł, aby nas zmienić od samego dołu do samej góry. Od środka na zewnątrz. Przyszedł, aby zmienić wszystko. Aby dotknąć źródła problemu grzechu. Aby stać się naszym nowym winem, które wypełni nas jako też nowe bukłaki. On wie, że punkt wyjściowy, na który spotyka, to jest alkoholik, który jedyne co zna, to alkohol. Jedyne co zna, to grzech, bo się w nim urodził. Jedyne co zna, to stare sposoby myślenia. Nie da się tego naprawić, nie da się tego upiększyć. To tak jak malować nieboszczyka. Nie da się tego naprawić. Trzeba uczynić na nowo. Apostołowie chodzili za Jezusem przez 3,5 roku i zakończyło się to pozorną porażką na całej linii. Ich słabości były uzewnętrznione. Przez 3 dni po ukrzyżowaniu Pana Jezusa apostołowie z obawy przed Żydami chowali się, by po tych 3 dniach zgromadzić się w domu, który zamknęli od środka, by nikt tam nie mógł wejść. To tam Pan Jezus po raz pierwszy im wszystkim się objawił. A kiedy to zrobił, to miał przed sobą złamanych ludzi. Miał przed sobą ludzi, którzy ponieśli wielką porażkę. Umarło w nich wiele. Umarły ich nadzieje. Umarły ich marzenia. Umarły ich oczekiwania. Umarła ich myśl o tym, że są kimś lepszym. Ale umarła też ich ambicja. Umarła też ich kłótliwość.
spędził z nimi 40 dni, objawiając się i układając na nowo to wszystko, co dawał im wcześniej, co próbował dawać wcześniej, ale na co napotykało się na opór. Po tych 40 dniach został zabrany sprzed ich oczu do nieba, a oni jednomyślnie przez 10 kolejnych dni zgromadzali się w modlitwie, wspominali ten czas, jaki mieli z Jezusem, by 50 dni po zmartwychwstaniu wszystko już było na swoim miejscu. Zabrany był również strach. Potem przez Dzieje Apostolskie możemy to sprawozdanie przeczytać. Dzielnie stawali w obronie wiary, w obronie prawdy. Wszyscy poza jednym zginęli śmiercią męczeńską. Służyli Bogu z całego serca. Przeszli przez pewien kryzys, który ich zmienił. Coś, czego nie mogli wywołać sami, ale w co musieli zostać wprowadzeni. Zmiany, którą Chrystus potrzebuje dokonać w swoim Kościele, ale również w moim i twoim życiu, to nie jest zmiana, którą możemy dokonać sami. To nie jest zmiana, którą nawet czasem chcemy, bo wydaje się zbyt trudna. Chrześcijaństwo nie jest jedną z filozofii. Nie jest czymś, co dodajemy do swojego życia. Chrześcijaństwo ma mnóstwo dobrych rzeczy. Poselstwo zdrowia fizycznego, psychicznego, takiego holistycznego. To jest dobra rzecz. Można ją wprowadzić. Bycie w przyjaźni i w pokoju z mężem, żoną, z dzieckiem, rodzicem, sąsiadem, z innymi osobami. To jest wspaniałe. Dobrze to zastosować. Pracowitość, uczciwość, odpoczynek w sabat. Wspaniała rzecz. Ale to wszystko nie jest istotą tego, czym jest bycie chrześcijaninem. Chrześcijanin to człowiek, który oddał siebie w ręce Boga i to Bóg kieruje tym życiem. Chrześcijanin to ktoś, kto podnosi się, by toczyć nierówną walkę sam ze sobą. Najcięższą możliwą walkę. I ufa Jezusowi, który rozpoczął to dzieło, że będzie też je pełnił aż do końca. Otworzymy teraz sobie trzy wersety, bardzo znane, które pokazują, że to nie jest filozofia, że to nie jest coś, co przyjmujemy intelektualnie, ale coś, co musimy przyjąć w doświadczeniu. Są to znane wersety. Pierwszy z nich to list do Rzymian, rozdział pierwszy. Otwórzcie razem ze mną. Wszystkie one będą z nauczania apostoła Pawła. List do Rzymian, rozdział pierwszy. I czytam tam wiersz 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jest to kwintesencja nauczania Pawła w całym liście do Rzymian, takie streszczenie tej Ewangelii, którą tam głosi, ale chciałbym, abyśmy skupili się na tym zwrocie, tajemniczym zwrocie, który słyszeliśmy tyle razy, z wiary w wiarę. Droga do Chrystusa i droga z Chrystusem to jest pewien proces. O tym mówiła Ewangelia Łukasza. A tutaj Paweł w liście do Rzymian mówi, że przemienienie następuje z wiary w wiarę. Każdy chrześcijanin wie i my też wiemy, że wiara jest potrzebna, aby uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. To jest ten początek. Ale z tej wiary przemienienie następuje w wiarę. To nie jest raz uwierzyć, tylko to jest życie z wiary, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiarę każdego dnia okazujemy, kiedy wierzymy w to, że Chrystus jest Mesjaszem, ale również kiedy trzymamy się Bożych obietnic, by każdego dnia wchodzić na wyższy poziom wiary i wyższy poziom wiary,
i wyższy i w każdym aspekcie życia uczyć się wierzyć. Drugi fragment. Drugi list Pawła do Koryntian, 3:18. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział 3 i wiersz 18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Jak to sprawia Pan? Dzieło przemiany ze starego na nowe sprawia Bóg. Tak jak w zwierciadle widzimy Pana i zostajemy przemienieni w Jego obraz z chwały w chwałę. Jest to proces z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Zostajemy przemienieni przez robienie czegoś? Przez co? Ktoś powie? Przez co zostajemy przemienieni? Jakiś czasownik. Tak jest. Dawid powiedział prawdę. 18 werset mówi. Przez patrzenie. Przez patrzenie. Wiara ze słuchania. Amen. Tak. A z chwały w chwałę zwycięstwo, podobieństwo do Chrystusa dzieje się przez patrzenie. Przez patrzenie na Chrystusa. Przez spędzanie czasu z Chrystusem. Jedyne, co taki duchowy alkoholik, człowiek urodzony w grzechu, z grzesznym myśleniem może zrobić, to wystawić się na działanie Boga. To być w miejscu, w którym może usłyszeć Jego głos. To jest otworzenie słowa i pozwolenie, aby Chrystus przemienił mnie i ciebie w ten sam obraz. Z chwały w chwałę. Kolosan, 3 rozdział. Od wiersza 1. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Ósmy i 10 werset. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Tam są wymienione te rzeczy złe. 9. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. To już jest pewien kolejny etap. Mamy pewien proces z wiary w wiarę, przez patrzenie z chwały w chwałę, ustawicznie każdego dnia, skupiając się na tym, co w górze, na Chrystusie, by zawlekać z siebie to stare wino i przeoblekać w to, co nowe, w to, co odnawia się ustawicznie każdego dnia. Podsumowując, Chrystus przyszedł, aby zmienić nas do cna, od samego rdzenia, od serca na zewnątrz. Jest to proces. Proces, który zaczyna się od tego, że człowiek nawet nie chce się zmienić, nie potrafi się zmienić. Jedyne, co zna, to co stara. Jest to proces, ale odrobina wiary prowadzi do większej wiary i do jeszcze większej wiary. Spędzanie czasu z Chrystusem prowadzi do zwycięstwa, z chwały w chwałę, na Jego podobieństwo, by to, co stare, ustępowało miejsca temu, co nowe. W przypadku uczniów jest miejsce jeszcze na coś więcej. Nie będę już tego dalej rozwijał, ale kryzys i rozczarowanie. Coś, w co może Bóg wprowadzić, tak jak to było w przypadku uczniów, apostołów, czy apostoła Pawła też. Kiedy życie wywraca się do góry nogami, to czasem w takim kryzysie i rozczarowaniu
Pan Bóg może bardzo szybko poukładać pewne rzeczy. Nie wiem, czy to dotyczy każdej osoby. W Biblii jest wielu takich, którzy przez kryzys właśnie zostali niejako nowonarodzeni. Ale ten proces, o którym Biblia naucza, jest procesem, o którym mówi Ewangelia, właśnie taka systematyczna w nauczaniu Pawła. I ostatni fragment, to chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Przypowieści. Jest to fragment, który był czytany też na początku. Przypowieści Salomona, 24 rozdział i wiersz 16. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Jaka jest różnica pomiędzy człowiekiem wierzącym a niewierzącym? Ten werset jest dosyć kontrowersyjny. Zadam wam pytanie. W tym wersecie, kto więcej razy upada? Sprawiedliwy czy bezbożny? Sprawiedliwy ile razy upada? 7 razy. 7 w Biblii jest symbolem pełni. Boję się, że to jest nawet więcej niż 7 tak naprawdę, jeśli się weźmie pod uwagę ten symbol. Sprawiedliwy cały czas upada. A bezbożny? Różne przykłady to różnie oddają, ale tutaj najczęściej się pojawia w takim dosłownym tłumaczeniu, że bezbożny upada w nicość, czy upadnie w przyszłości w nicość. Raz. Raz, a dobrze. Sprawiedliwy upada cały czas, ale co? Cały czas się podnosi. Jeśli człowiek upadnie i nie powstanie, to powiedzcie mi, czy jest ryzyko, że upadnie? Już nie ma. Człowiek, który leży, nie może upaść. Człowiek, który nie wszedł na tą drogę walki ze swoim alkoholizmem, czy innym nałogiem, czy duchowym jakimś starym myśleniem, nie zna tego, co to znaczy upaść, co to znaczy spróbować, upaść, 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 podnieść się, znowu upaść. Kiedy człowiek upada i podejmuje tę decyzję, by powstać, to co jest od razu opcją? Co jest od razu ryzykiem? Że znów upadnie. Dlatego może pojawić się ta myśl. Może już nie ma sensu powstawać. Człowiek, który nie zaczął tej walki nigdy, sam ze sobą. Nie ma takich fenomenalnych upadków. Bo leży. Jeśli leży, to może już nigdy w życiu nie upaść. A może spróbować się podnieść. Wejść na drogę, na którą zaprasza Jezus. Wszystkie te wersety oraz wiele historii, w tym historia apostołów, pokazują wiele upadków, wiele porażek, by w końcu od porażki do porażki, by coś się zaczęło zmieniać, by w końcu te porażki były coraz rzadsze i coraz rzadsze, aż w końcu mamy wolność. I alkoholik stał się osobą trzeźwą, prawdziwie trzeźwą, nie przez zaciśnięte zęby, bo się powstrzymał, prawdziwie odnowiony człowiek. Tak było z apostołami. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, drodzy, że jeśli w swoim życiu walczysz z grzechem, jakimkolwiek, grzechem, słabością, to jest to dobra wiadomość, że walczysz z grzechem. Bardzo często, kiedy osoba wierząca mówi, że walczy z czymś, zmaga się z czymś, może prosi o modlitwę, to często z takim przygnębieniem, z oczami tak nisko, przyznając, że no zmagam się, walczę z czymś. Wobec tego przykładu od Salomona. Jeśli dzisiaj walczysz z grzechem, to jest dowód na to, że żyjesz. To jest dowód na to, że w tobie jest coś nowego, coś, co walczy z tym grzechem, coś, co chce żyć, co nie zgadza się na ten stan. Jest to proces, który jest nieprzyjemny.
I wierzę, że każdy z nas zna to, bo chociaż każdy z nas walczy z czymś innym, to każdy ma różne problemy. To jest proces, na który wprowadzi nas Bóg. Byśmy każdego dnia, każdego jednego dnia wystawiali się na Jego wpływ, patrzyli na Jego obraz i przemieniali się z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. A gdy upadniesz, bracie, siostro, gdy upadnę ja, to mogę podjąć ten ryzykowny, ale przepełniony łaską wybór, by powstać. Choćby nawet 7 razy, czyli ile tych razy by było, to nie przestawaj się podnosić. To jest droga do zwycięstwa. I to jest to, co wyróżnia człowieka, który idzie za Chrystusem, kładzie swoje życie i swój los w Jego ręce od tego, który tego nie robi. To nie jest to, co jest na zewnątrz. Owoce są ważne. Ale ta zmiana następuje od wewnątrz. Marzę o tym, tak jak i wielu z was na pewno, wszyscy z was, na to, żeby już być całkowicie zwycięskim kościołem i zwycięską jednostką. Ale możemy dzisiaj Bogu dziękować za to, że jesteśmy w tym procesie. Bo jeśli jesteśmy w tym procesie, to znaczy, że jesteśmy w Jego rękach. Jeśli jesteśmy w Jego rękach, to znaczy, że On wykonuje tą pracę. Ufajmy Mu, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do końca. Potrzebuje tylko naszej zgody. Amen.